Kochani, powróciliście na scenę po 10 latach. Ten koncert kosztował wiele emocji nie tylko was, ale również fanów. Ale czy wy się stresowaliście tym momentem? Tomek? Tak. A kto się stresował bardziej? Ja się stresowałam najbardziej. Uważam, że pierwsza połowa była tragiczna. Totalnie nie w moim jakby stylu. Zawsze jestem bardzo taka brawurowa, wychodzę pewna siebie. A tutaj byłam bardzo stresowana. Słyszałeś to, czy nie? Nie słyszałem, ale mogę coś zdradzić? Było tak. Jak wyjeżdżaliśmy na koncert, patrzę, bo tak sobie patrzę w telefon zwykle, dodał mi, no trochę peniam, mówię, no ja też. No trochę penialiśmy, no wiesz, no w końcu, no jednak 10 lat nie graliśmy, ale, no nie wiem, ja nie słyszałem, że początek był jakiś, ale końcówka, to co było niesamowite, my graliśmy parę piosenek, które w ogóle w planach nie było. Ale tak jak powiedzieliście, koncert się bardzo przedłużył, a ile trwał proces nagrywania tej płyty i w ogóle czy ten proces właśnie tworzenia różnił się od tego, co było 10 lat temu? Różnił się, bardzo się różnił. Przede wszystkim my to zrobiliśmy bardzo szybko. Nie nagraliśmy, tylko stworzyliśmy płytę bardzo szybko, spontanicznie. Tak jakby, tak wypluliśmy. No, nie chcę używać takiego brzydkiego słowa, które by zdeprecjonowało proces twórczy. Natomiast rzeczywiście było tak, jak mówię, czyli wyszło to z nas. Tak. Ale było grzecznie w studiu, czy tak bardziej po przyjacielsku domówka, jakaś wineczko? Wiesz co, my mamy takie malutkie studio, gdzie się po prostu czujemy właśnie jak u siebie w domu, ale prawda jest taka, że te utwory powstały tyle i powinny trwać. Znaczy, kiedy piosenka ci wychodzi po prostu od serca i tak, wiesz, bez żadnych kalkulacji, a tak to było. No, się sprawdziło, ja wiem, że w tym momencie jakiś tam patent w głowie mam i zawsze teraz będę się tego trzymał. Szczerość i jeszcze raz szczerość. Patent? Jaki patent, Tomek? Bo ja nie wiem. Szczerości, nie, bo wiesz co, bo to jest tak, że... Żyjemy, ale nie, sama przyznasz, żyjemy w takich czasach, że ludzie kalkulują, cały czas myślą, czy kurwa ta płyta się sprzeda, czy się nie sprzeda, czy zrobić tak, siak, czy owak. To jest straszne, a myśmy naprawdę, no o tym zupełnie się, myśmy zasiedli i te dźwięki wyszły z nas. I naprawdę widzę, że fani piszą o tym, to widzą, czują. Ja na koncercie też to poznałem, no to po prostu to jest nasza muzyka, to jest naprawdę transcendencja, bez kitu. Po prostu fani pokochali was za autentyczność i to chyba dalej w tym trwacie. A powiedzcie mi proszę, Tomek, zawsze był jasny podział. Ty piszesz muzykę, a Doda pisze teksty. Tym razem trochę pomagała przy muzyce. Jaką jest pomocniczką? Bardzo dobro, bo właśnie historia jest tego typu, że przez cały okres właśnie był taki mniej więcej podział, a teraz... Bo strasznie się gorąco tu. Tak, a teraz jest historia tego typu, że rzeczywiście dla Virgin potrzeba było nowej energii, nowej siły i to wyszło tak też naturalnie, spontanicznie, bo po prostu zaczęliśmy grać piosenki i Doda w tym uczestniczyła i to słychać. I ja tak jak już wspominałem nie raz i powiem po raz kolejny, sobie nie wyobrażam już teraz innej współpracy w Virgin, to musi być w ten sposób, że my robimy razem. My się nawet nie spodziewaliśmy... Otwierasz płytę i od razu jest dupsko, nie? My się nie spodziewaliśmy, że naprawdę razem nam tak to pójdzie, naprawdę. Jestem pod mega wrażeniem i sobie już nie wyobrażam, żebyśmy razem już nie komponowali wspólnie. Tak będzie, amen, dziękuję. Tomek pisze większość muzyki, a ty Doda piszesz wszystkie teksty. Tam czuć te prawdziwe emocje i powiedz mi, bo ty jak masz mężczyznę, dajesz sobie wszystko, dajesz swoją dobroć, miłość, ale dajesz też w gratisie te piosenki właśnie, które potem przychodzą. To jak bardzo trzeba cię zdenerwować, żebyś dostał tą piosenkę, będąc mężczyzną Dody? Trzeba mnie bardzo zdenerwować, bo ja tak naprawdę to ja wolałabym pisać wesołe piosenki, naprawdę to jest w mojej jakby intencji i chciałabym moich fanów wspierać w takim pozytywnej aurze. Mi też nie jest do końca w smak, że te piosenki traktują o negatywnych sytuacjach w moim życiu i że opowiadam o rzeczach traumatycznych i takich, które totalnie mnie ubodły i spowodowały, że klęknęłam nagle, wiesz, przed rzeczywistością, która mnie spotkała. Ale z drugiej strony, dzięki temu powstają piękne balady. Czy trzeba mnie zdenerwować? No, trzeba mnie bardzo, bardzo zranić, żebym napisała taki tekst. Bo to jest taki ładunek emocjonalny, że nagle przelewa ci się wszystko. Jeżeli chcesz poświęcić swój numer, swoją piosenkę, czyli jakby nie patrzeć, numer, który będzie przez wieki, lata, z pokolenia na pokolenie śpiewany dla osoby, której nie lubisz, bo cię zraniła, ale mimo to piszesz o niej, to zobacz, jak bardzo cię musiała zdenerwować, no. No tak, ale takie piosenki właśnie pisane w bólu czasami są właśnie najlepsze. Powiedzcie mi, następny singiel, Kopiuj w klej, czy dobrze zapamiętałem? Czy stylistyką teledysku będziemy powracać do dawnego Virgin? Możemy na przykład liczyć na jakąś Jagę, coś? Czy raczej czego możemy się spodziewać? Ja jako producent mogę powiedzieć, że to będzie zupełnie inny teledysk. Teledysk będzie taki, który jeszcze nikt nigdy nie widział ani w mojej
historii solowej, ani też historii naszego zespołu Virgin. Chcemy odkrywać nowe rejony i nowych reżyserów, nowe jakby, wiesz, smaki, więc na pewno będzie zupełnie inny. Ja się śmieję, ale to jest właśnie najpiękniejsze w tym zespole i najbardziej chyba teraz to cenię, teraz to poczułem, że tak naprawdę dowiaduję się o pewnych sprawach, no bo ona jest bardzo kreatywna osoba i bardzo dobrze, dlatego pewne rzeczy, jak są na jej barkach. Ale powiem szczerze, to jest niesamowite, że słucham o teledysku. Dowiadujesz się z całą Polską, co się będzie działo niedługo. No wiem, no nie, ale to jest właśnie, ale to jest najpiękniejsze tym wszystkim. Na koniec jeszcze chciałem zapytać, było 10 lat Virgin, potem było 10 lat przerwy. Co będzie za 10 lat z wami? To jest taki projekt czasowy. Martwię Tomka, bo Tomek co 10 lat chudnie. On już schudł 10 kilo, ja nie wiem, co z nim będzie za kolejne 10. Ja nie wiem, czy on przeżyje to. Bo Tomek chcesz chudnąć, bo ty tak sam z siebie wiem, że ćwiczysz. Ja ci powiem tak, jak my żeśmy wpadli na pomysł, że w ogóle Virgin będziemy reaktywować, to ja spojrzałem w lustro, to były moje 44 urodziny, i zobaczyłem skapciałego, grubego faceta, powiedziałam, nie, to, Tomek, to się nie uda. Siedzimy na hamburgerze tak. I Tomek ma taki wielki hamburger i mówi tak, Doda, ja już nie wiem, co mam zrobić, ja już robię wszystko, żeby schudnąć. I nagle je ten hamburger w twarz, nie, i go je. No ale rzeczywiście zmobilizował się bardzo, więc szacunek. Jesteś po prostu dziękuję. Ewem Chodakowskim. Czyli teraz pełna sztama, jedziecie w trasę koncertową, tak? Jedziemy w trasę koncertową, zapraszamy na nasze koncerty. To jest najnowsza płyta, możecie ją kupić w sklepach. Dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami, pozdrawiamy cały fakt. Macie super pięknego, przystojnego dziennikarza, który przeprowadzał z nami wywiad. Kochamy go bardzo. Tak jest. I zapraszamy oczywiście na fanpage. Jeśli ktoś chce przyjść na koncert, tam jest napisane gdzie i kiedy gramy. Zapraszamy serdecznie. Również bardzo wam dziękuję. Piona. Jej! Do zobaczenia.